Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym wtorkowym spotkaniu. Dzisiaj oczywiście ciąg dalszy w cudzysłowie kwarantanny domowej, także widzicie Państwo z tyłu odpowiedni do śniadania widok. Dzisiaj poświęcimy czas na tak naprawdę sprawy związane z kształceniem na odległość. To rzeczywiście temat, który ma jutro zacząć obowiązywać we wszystkich placówkach oświatowych. I rzeczywiście bardzo dużo pytań otrzymaliśmy. Oczywiście na większość z nich już udzieliliśmy odpowiedzi bezpośrednio zainteresowanym. Przekazaliśmy także klauzulę zgody z klauzulą informacyjną a propos wykorzystania adresów mailowych, ale najciekawsze pytania, które czy najbardziej takie najczęściej powtarzające się, postaram się Państwu dzisiaj zaprezentować. Przede wszystkim pierwsze pytanie, które tak naprawdę zawsze, każdego dnia wpływało do nas i cieszyło się chyba największą popularnością, to było pytanie, w jaki sposób prowadzić kształcenie na odległość. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wszelkie kwestie techniczne, informatyczne, no to nie jesteśmy jakby tutaj władni zajmować jakiekolwiek stanowisko. Oczywiście rozwiązania stosowne powinni przedstawić informatycy, którzy obsługują daną placówkę oświatową, czy to będzie duże centrum, takie w przypadku placówek oświatowych CIUWO, czy w przypadku innych jednostek dedykowanych, czy informatyk, czy firma zewnętrzna świadcząca usługi outsourcingu, to wszystko jedno, natomiast rzeczywiście to są osoby, które powinny Państwu przedstawić najlepsze rozwiązanie techniczne, dostosowane do bieżącej sytuacji, bieżących możliwości. Patrząc przede wszystkim na kadrę, patrząc na uczniów, no wiadomo, że nie wszyscy uczniowie dysponują komputerem. Bierzmy pod uwagę rodziny wielodzietne i oczywiście sposób nauczania zdalnego. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy trójkę dzieci i wszyscy nauczyciele w tym samym momencie prowadzą kształcenie na odległość, no to nie ma szans, żeby ta wielodzietna rodzina mogła posadzić każde z tych dzieci przy oddzielnym laptopie, czy oddzielnym komputerze. Także tutaj te rozwiązania muszą być adekwatne do tego, jaki materiał mamy szkolić. Także wracając jakby do tych tematów technicznych, również proszę o to, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, gdyby informatycy mieli, oczywiście konsultować się z nami z punktu widzenia oczywiście zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe połączenie kształcenia na odległość w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych, to najważniejsze dla nas jak zwykle są cztery elementy. Pierwszym to przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych, o której już na wstępie pozwoliłem sobie jedno zdanie powiedzieć. Kolejna to obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13. Jak Państwo pamiętacie, najważniejsze chyba to bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. No jest to dla nas nowy kontekst przetwarzania, a więc i nowe czynniki ryzyka kryją się za tym przetwarzaniem. No i ostatnia rzecz to oczywiście przetwarzanie danych w imieniu administratora, czyli nic innego jak umowy powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami, którym ewentualnie będziemy powierzać dane osobowe w związku z kształceniem na odległość. Pierwsza z przesłanek, najprostsza do uzyskania, to oczywiście moim zdaniem zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej. Pamiętacie Państwo, że tych przesłanek jest dosyć dużo. Można byłoby szukać innej przesłanki legalności, która by z kolei wyeliminowała potrzebę stosowania przesłanki określonej w artykule 6.1 litera A RODO, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. Nawet platforma zintegrowana, platforma edukacyjna w regulaminie, w paragrafie 8 dokładnie, wskazuje, że przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, który zakłada konto na tej platformie. Zatem też nie możemy jakby mieć odmiennego zdania i musimy stwierdzić, że ta przesłanka legalności jest jedyną właściwą. W innym przypadku moglibyśmy sugerować chociażby przesłankę określoną w artykule 6.1 litera C albo E, czyli obowiązek prawny bądź też sprawowanie władzy publicznej. Tutaj to rozwiązanie jakby pozwalałoby nam na przetwarzanie tych danych osobowych w postaci adresu mailowego. Na razie mówimy oczywiście o adresu mailowym uczniów, a w zasadzie może rodziców uczniów, nie wiadomo, w zależności od wieku tych naszych uczniów, niektórzy będą mieli
Niektórzy będą mieli, przepraszam, jakieś mamy małe, drobne, o, wyłączenie było, ale już się połączyliśmy z powrotem. Dobrze, coś się dzieje z systemem. To też za to przepraszam, gdyby były jakieś chwilowe przerwy, ponieważ niestety bardzo często mamy sytuację, w której dostajemy informację od operatora naszej platformy, że jest przeciążenie. Rzeczywiście coraz więcej osób korzysta z tej platformy. Jeżeli chodzi o tryb zadawania pytań, to też go od razu uruchomiłem. Gdybyście Państwo mieli pytania, to bardzo proszę je zadawać. Przechodzimy, wracamy jakby do tematu, czyli ta przesłanka legalności przetwarzania danych określona w artykule 6 ust. 1 litera A będzie dla nas najodpowiedniejsza. Jak tak naprawdę tą przesłankę legalności zdobyć, czyli jak otrzymać zgodę podpisaną, widzicie Państwo tutaj, pozwoliłem sobie jakby wskazać na podpis, datę i podpis osoby, której dane dotyczą. No, oczywiście tutaj pamiętajmy o tym, że dziecko poniżej 16 roku życia nie może nam takiej zgody skutecznie wyrazić, a więc będą to na pewno opiekunowie faktycznie prawni. Z drugiej też strony proszę pamiętać o tym, że nie otrzymamy tej zgody w formie papierowej, a zatem jeżeli nie możemy otrzymać tej zgody w formie papierowej, musimy zastosować inne rozwiązanie. Na przykład skan albo zdjęcie przesłane na adres placówki oświatowej. To będzie najbezpieczniejsze dla nas rozwiązanie i te zgody musimy przechowywać. Możemy je drukować, możemy je przechowywać na serwerze, w zależności od tego, jak Państwo uważacie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Zatem o tym musimy pamiętać, ta przesłanka legalności musi zostać spełniona. Nie możemy przetwarzać danych osobowych bez podstawy prawnej. Obowiązek informacyjny. Jeżeli chodzi o sam obowiązek informacyjny, to pamiętajmy, Szanowni Państwo, jednej rzeczy. Generalnie te wszystkie informacje, które kryją się pod obowiązkiem informacyjnym, czyli dane dotyczące administratora danych osobowych, dane dotyczące inspektora, jeżeli takowy został wyznaczony, no a musi być przecież w placówkach oświatowych inspektor ochrony danych. W związku z powyższym te dane, praktycznie te informacje wszystkie zostały przekazane. Zmienia się jedynie cel przetwarzania danych osobowych. Tym celem jest rzeczywiście umożliwienie kształcenia na odległość. I uzupełnienie tego obowiązku informacyjnego mogłoby nastąpić chociażby w tych przypadkach, gdzie mamy e-dziennik czy dziennik elektroniczny, warto byłoby taką informację wysłać. Jeżeli korzystamy z zebranych adresów mailowych, no to warto byłoby, żeby taki obowiązek informacyjny zrealizować czy na swojej stronie internetowej, czy rozesłać go mailem do rodziców. Co ciekawe, pamiętajmy o sytuacji, w której rzeczywiście adresy mailowe uczniów otrzymaliśmy w związku z rekrutacją. Pamiętajmy jednak o tym, że rekrutacja to jest inny cel przetwarzania danych osobowych. I on rzeczywiście został spełniony, uczniowie zostali zrekrutowani, przyjęci do placówek, zatem dane osobowe przetwarzane w tej dokumentacji powinny być przechowywane już zgodnie tylko z przyjętym normatywem kancelaryjnym. Zatem nie ma jakby tutaj możliwości wykorzystania tych danych do innego celu. Ale istnieje również artykuł RODO, który wskazuje, że jeżeli chcemy wykorzystać dane osobowe w innym celu, to przed rozpoczęciem przetwarzania powinniśmy o tym poinformować osoby, których dane dotyczą. Więc jeżeli mamy taką sytuację, mamy te maile naszych uczniów, to moglibyśmy przed rozpoczęciem przetwarzania poinformować rodziców o tym, że będziemy zamierzali wykorzystać dane osobowe w postaci adresów mailowych, ich adresów mailowych, w celu kształcenia na odległość. Także tutaj w zależności od tego, czy Państwo te adresy mailowe posiadacie, jeszcze posiadacie, czy już może nie posiadacie, wtedy można byłoby a propos obowiązku informacyjnego również pokusić się o zastosowanie tego artykułu 13 ust. 3, który wskazuje o obowiązku powiadomienia o zamiarze wykorzystania danych osobowych w innym celu. Dlaczego to jest tak istotne? No ponieważ, Szanowni Państwo, niezrealizowanie obowiązku informacyjnego podlega karze administracyjnej. Także nie jest to jakby błaha sprawa. I mimo tego, że taką mamy sytuację, czyli mamy stan epidemii w kraju, natomiast nie możemy zapominać o tym, że przepisy prawa obowiązują. Tym bardziej, że zwróćcie Państwo uwagę, kary chociażby za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, te kary są coraz większe, z 5 tysięcy do 30. Dlatego też wątpię, aby Państwo pozwoliło na to, żeby inne
przepisy prawa były w związku ze stanem epidemii w jakiś sposób lekceważone. Także na to niestety nie możemy liczyć, że nagle RODO zostanie zawieszone i jego stosowanie nie będzie egzekwowane. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o tą stronę jakby otrzymywania zgód, to tutaj chciałbym powiedzieć szczerze, że są też rozwiązania systemowe, które pozwalają na takie typowe strony internetowe, które są sprzężone z bazą danych i wówczas też można byłoby za pomocą takich stron internetowych, za pomocą formularza zbierać te zgody, które byłyby tylko wpisami w bazie danych. To też jest oczywiście akceptowalne. Pamiętajmy również o jednej rzeczy. Nie możemy domniemywać posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie możemy domniemywać, że ktoś, kto nie wyraził sprzeciwu, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Byłoby to najłatwiejsze do rozwiązania, natomiast oczywiście w obecnym porządku prawnym, jak i w ustawie z 1997 roku, nie było takiej możliwości. Zgoda nie może być domniemana i zgoda musi być podjęta jako czynność, jako wyrażenie woli. Nie może być to chociażby checkbox zaznaczony domyślnie. To człowiek sam musi zdecydować, czy rzeczywiście chce świadomie wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. To o tym pamiętajmy, bo czasami pokusy są, aby wykorzystać na przykład dziennik i rozesłać rodzicom informację o tym, że wykorzystujemy ich adresy mailowe również do kształcenia na odległość, a tutaj niestety, Szanowni Państwo, będzie to troszeczkę daleko idące przekroczenie zasady, o których mowa w artykule 5 RODO. Jeżeli nie ma pytań, pozwólcie Państwo, że przejdę do kolejnej przesłanki, zasady, którą musimy przestrzegać, czyli tak naprawdę bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych określone w artykule 32. To jest temat woda. Tutaj musicie, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tych, co prawda, punktów w artykule 32 mamy tylko 4, czyli jest to pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych jako forma bezpieczeństwa przetwarzania danych, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. I wydawałoby się, Szanowni Państwo, że to wszystko piękne, ładne i proste, ale jest to bardzo ogólny przepis i rzeczywiście w tym kontekście kształcenia na odległość większość z tych wymienionych zasad będzie miała zastosowanie. Może poza pseudonimizacją, żeby móc właściwie ocenić uczniów kształconych na odległość, rzeczywiście pseudonimizacja może być trudna i niepotrzebna. Natomiast szyfrowanie danych już jak najbardziej tak. Musimy zapewnić systemy, które będą te dane szyfrować. Tym bardziej wiadomo, że dość dużo danych osobowych będzie przekazywanych podczas tego kształcenia na odległość. Czy to będą wyniki, czy to będą oceny, czy to będą same dane osobowe dotyczące uczniów, to ten ruch rzeczywiście danych osobowych w sieci wzrośnie wielokrotnie. Natomiast jeżeli wszystkie placówki zaczną przesyłać te dane osobowe, to rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, jaki będzie ruch generowany w danych osobowych. Jeżeli chodzi o zapewnienie, bo to jest dosyć ciekawe, zapewnienie poufności, to nic innego jak, Szanowni Państwo, pamiętanie o tym, żeby dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w ramach kształcenia na odległość, miały tylko osoby upoważnione. Zatem jeżeli tworzymy jakieś rozwiązania sieciowe, gdzie nauczyciel przeprowadza to kształcenie zdalne z domu, no to musimy pamiętać, żeby zobowiązać nauczyciela do tego, żeby nie dopuszczał do systemu osoby pozostającej z nim w gospodarstwie domowym, czyli żeby inne osoby nie mogły logować się do tej platformy, żeby nie mogły odbywać danych osobowych uczniów, czy też wyników tych ocen. Tu jest dosyć istotne, abyśmy zachowali integralność danych osobowych, zatem też ważne jest, żeby te dane osobowe, które przekazujemy szkole, a szkoła z kolei przekazuje nauczycielom i nauczyciele za pomocą tych danych osobowych korzystają, czy to wysyłając maile, czy pracując w formie wideokonferencji, żeby te dane były rozliczalne i te integralność zachowana, żeby rzeczywiście ta baza danych uczniów
czyli przyporządkowanie adresu mailowego do imienia, nazwiska i klasy ucznia było stałe. Także dobrze byłoby stworzyć jedną bazę, jedną kartkę, jeżeli się uda, jedną listę, na której nauczyciele będą mieli dostęp do wszystkich i taką listę rozdystrybuować, tak żebyśmy wiedzieli, że tylko te dane trafiły do nauczycieli. Co do regularnego testowania, mierzenia, oceniania skuteczności środków technicznych, no tutaj na bieżąco będą testowane. Jak sami Państwo widzicie, zdarzają się sytuacje, kiedy może nawet taka platforma profesjonalna, wideokonferencyjna, zawieszać się albo nie być dostępna. Te przeciążenia w najbliższych dniach no będą rzeczą typową, także musimy również mieć jakieś rozwiązania alternatywne. Czy to będzie wysyłka treści wiadomości pocztą elektroniczną i zbieranie potem tych prac również w formie elektronicznej, no to jest wszystko decyzja dyrektora. Natomiast musimy jakby pamiętać o tym, żeby mieć zawsze w rezerwie jedno, dwa zapasowe takie źródła komunikacji. O dodatkowych pomysłach, czy to Skype'ie, czy WhatsAppie, czy grupach na Facebooku, to za chwilę, Szanowni Państwo, opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną z tych naszych zasad bezpieczeństwa, czy ta zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych, no tutaj, Szanowni Państwo, akurat raczej mało jest prawdopodobne, że nagle system informatyczny, którym posługuje się nauczyciel czy szkoła w ramach kształcenia na odległość, ulegnie awarii. Natomiast w przypadku pracy zdalnej, czyli nauczyciele, którzy będą prowadzili to kształcenie na odległość z domów, rzeczywiście mogą być narażeni na to, że ich urządzenia albo się będą zawieszać, albo się w końcu zepsują, albo nie daj Boże ktoś zawirusuje. Jednym słowem, no, musimy zapewnić może nie tyle wsparcie informatyczne, ale zapewnić, aby nauczyciele dysponowali sprzętem, który będzie skutecznie pozwalał na realizowanie tego kształcenia na odległość. Pamiętajmy o tym, że organy nadzoru merytorycznego nadal będą sprawowały ten nadzór nad kształceniem na odległość, także to jest wyraźnie wskazane w rozporządzeniu i tutaj jakby od tego ucieczki nie będzie, dlatego te reguły, które opisane są jako bezpieczeństwo przetwarzania danych, rzeczywiście z punktu widzenia kształcenia na odległość będą miały również zastosowanie. Pozwólcie Państwo, że przejdę do kolejnego zagadnienia a propos prowadzenia tego kształcenia na odległość, czyli przetwarzania danych w imieniu administratora. No tutaj o ile na dzień dzisiejszy wszystkie placówki oświatowe mają zawarte właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, które udostępniają im swoje systemy IT, czy to będzie Vulkan, czy to będzie Librus, czy to będzie szkolna strona, czy inne rozwiązania informatyczne, które dostarczane są dla szkół, to rzeczywiście z punktu widzenia nowych form przetwarzania danych osobowych, nowych kontekstów w zakresie właśnie kształcenia na odległość, takich narzędzi, takich instrumentów prawnych na razie na pewno Państwo nie posiadacie. Dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby w ramach tego nowego kontekstu przetwarzania powiadomić swoich inspektorów ochrony danych. Oczywiście ci z Państwa, dla których nasza kancelaria taką funkcję pełni, to jesteście jakby Państwo na bieżąco informowani o tych obowiązkach i pamiętamy o tym, jak otrzymujemy informacje o nowym kontekście przetwarzania, przygotowujemy dla Państwa stosowną umowę powierzenia. Natomiast nie zawsze musi to być oddzielna umowa powierzenia przetwarzania danych. Pamiętacie Państwo, że w artykule 28 wskazano, może być to inny instrument prawny. Zatem regulamin na stronie podmiotu świadczącego takiej usługi może być dla nas wystarczającym w rozumieniu artykułu 28 RODO. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. Nie możemy korzystać, Szanowni Państwo, z rozwiązań darmowych, które są przeznaczone dla użytkownika prywatnego, dla osoby prywatnej. Reprezentując placówkę oświatową, nie możemy korzystać zatem z takich darmowych rozwiązań, jak chociażby tutaj pozwoliłem sobie pokazać właśnie Gmaila, czyli te rozwiązania poczty elektronicznej Google'a, czy Skype'a, czy WhatsApp'a, czy Facebooka. Jeżeli chcemy zachować tą pełną zgodność z prawem, musimy stosować konta biznesowe, czyli konta specjalnie dedykowane dla placówek oświatowych. Microsoft ma takie rozwiązania, całe przecież pakiety Office 365 dla
edukacji. Tam również w tej aplikacji jest dostęp do poczty elektronicznej w domenie czołowej, jeżeli taką wybierzemy. Oczywiście rozwiązaniem jest ten Outlook. Nie chciałbym tutaj jakby reklamować pewnych rozwiązań, natomiast no, trzeba wskazać, że te rozwiązania istnieją, w związku z tym trzeba szukać takich, gdzie mamy gotowe wzorce do wykorzystania. Natomiast pytanie, czy oczywiście zdążymy te rozwiązania wdrożyć do jutra, czy też planujemy, że na przykład te kształcenie na odległość będzie tylko realizowane za pomocą platformy, zintegrowanej platformy edukacyjnej, czyli ta platforma, ta strona e-podręczniki.pl. Drugie pytanie. Czy możemy używać adresów mailowych rodziców uczniów? Tak, szanowni państwo. Jeżeli cały czas mówimy o takim rozwiązaniu, czyli o stosowaniu adresów mailowych w ramach korespondencji tego kształcenia na odległość, jak najbardziej mogą to być adresy mailowe rodziców uczniów. Pamiętajmy o tym, że nie muszą to być adresy mailowe samych uczniów, a i tak zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej musi nam wyrazić osoba powyżej 16 roku życia. Zatem w przypadku szkół podstawowych wiadomo, że to i tak będą rodzice albo opiekunowie prawni. Dlatego wspominałem już o tym, o wyrażeniu tej zgody i w formie, w jakiej może szkoła ją otrzymać. Pamiętajmy o tym, że artykuł 7 ust. 1 mówi o wykazaniu posiadania zgody przez administratora danych. Zatem o ile tej formy papierowej, pisemnej, no nikt nam nie złoży do kancelarii, do sekretariatu, o tyle rzeczywiście na skrzynkę główną powinniśmy poprosić o przesłanie chociażby tego zdjęcia. Wiadomo, że nie wszyscy mają skanery, chociaż w smartfonie istnieją aplikacje, które pozwalają na skanowanie dokumentów i wysyłanie ich w postaci PDF, ale to nie ma jakby tutaj znaczenia. Nie będziemy teraz uczyć rodziców, jak mają skanować za pomocą smartfonu, bo przecież to nie ma najmniejszego sensu. Wystarczy zdjęcie takiego dokumentu podpisanego ręcznie. Ba, nawet można pójść dalej. Można byłoby treść tej zgody otrzymać na swój adres mailowy, czyli na adres placówki, i takie trochę partyzanckie rozwiązanie naprawdę będzie zadośćczyniło temu obowiązkowi wykazania posiadania zgody. No bo oczywiście tych maili nie skasować. Można je drukować, ale można je równie dobrze przechowywać na serwerze. Także to będzie jakieś rozwiązanie i wydaje mi się, że im szybciej to zrobimy, im szybciej te zgody uzyskamy, tym lepiej. No dobrze, nie ma dalej pytań. Szanowni państwo, przechodzimy do pytania trzeciego. Czy nauczyciele powinni posiadać adresy e-mail w domenie placówki? Tak, wielokrotnie pisaliśmy do naszych placówek, z którymi współpracujemy, o tym, że na pewno nie możemy używać jako adresu poczty elektronicznej placówki, takiego ogólnego, głównego punktu kontaktowego, nie możemy używać poczty darmowej, czy to będzie na Onecie, na Wirtualnej Polsce, na Gmailu, czy gdziekolwiek indziej. Z prostej przyczyny. Są to konta zgodnie z regulaminem dla osób fizycznych i nie mogą być wykorzystywane do celów służbowych, do celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez placówkę oświatową. Dlaczego? Po pierwsze, nie mamy żadnego instrumentu prawnego, który gwarantuje nam przetwarzanie zgodne z artykułem 28 RODO, a zatem znowu dopuszczamy się naruszenia. Dlatego też ci z państwa, którzy jeszcze, nie daj Boże, jakiś mają stary gdzieś tam adres w swoich zasobach i z niego lubią czasem skorzystać, no proszę o to, żeby rzeczywiście wykupić domenę chociażby z tym rozszerzeniem edu.pl, czyli wskazujące na to, że to jest podmiot, placówka oświatowa, podmiot edukacyjny i wtedy rzeczywiście to rozwiązanie będzie jedyne słuszne. W tym wypadku wykupując taką domenę, z drugiej strony wykupując hosting tego serwera poczty elektronicznej, zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych. Czy ona będzie do wygenerowania systemu tego usługodawcy hostingowego, czy też będzie przesłana oddzielnie, bo różne są rozwiązania stosowane, to nam zapewnia zgodność z przepisami RODO. Natomiast jeżeli chodzi o adresy prywatne, adresy mailowe nauczycieli, to one rzeczywiście są możliwe do wykorzystania za zgodą oczywiście pracowników, nauczycieli, ale tylko i wyłącznie do kontaktu ze szkołą w ramach tak zwanej pracy zdalnej. Natomiast na pewno nie możemy wykorzystywać adresów mailowych nauczycieli, prywatnych adresów mailowych, do kształcenia na odległość. Tutaj powinniśmy zapewnić
każdemu nauczycielowi adres w domenie placówki, ponieważ te dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na polecenie administratora danych, zatem szkoły, placówki oświatowej. I tutaj na obowiązek zabezpieczenia tych danych osobowych spoczywa na administratorze danych, czyli na szkole. A w przypadku, kiedy nauczyciel korzysta z prywatnego adresu mailowego i w ten sposób będzie przekazywać dane osobowe, będzie zbierać pracę, czy sprawdziany, czy prace klasowe, czy jakieś inne materiały z danymi osobowymi ucznia, no to wykonuje tak naprawdę to przetwarzanie poza możliwością nadzoru sprawowanego przez administratora danych. I to jest bardzo niebezpieczne, Szanowni Państwo, dlatego nie powinniśmy na to pozwalać, nie możemy po prostu na to pozwalać. Trzeba byłoby w domenie placówki oświatowej stworzyć adresy poczty elektronicznej dla każdego z nauczycieli. Jaki format Państwo przyjmiecie, jest dowolne. Może być to imię, nazwisko, imię, kropka, nazwisko, pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko, może to być nauczyciel 1, 2, 3, wszystko jedno, jak to nazwiemy. Może to być tematycznie Polski 1, Polski 2, Matematyka 1, Matematyka 2, to fantazja już nie zna granic. Zależy się od tego oczywiście, jaki format wybierzemy adresu mailowego, będzie może potrzebna dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ale o tym też już rozmawialiśmy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy rzeczywiście samo imię, nazwisko będziemy wykorzystywać w ramach tego adresu mailowego, tutaj jedyną przesłanką legalności będzie zgoda nauczyciela na wykorzystanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w nazwie poczty elektronicznej stosowanej do celów służbowych. Także tutaj też pamiętajmy o tym dodatkowym obowiązku, o tej dodatkowej klauzuli zgody, którą musimy odebrać, ponieważ nie ma żadnej innej przesłanki, która by nam na to pozwalała. I przykład takiej klauzuli zgody może być rzeczywiście chociażby takiej treści, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 litera A, RODO wyrażam albo nie wyrażam. Zdarzają się nauczyciele, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych właśnie w takich celach ponad typowymi, wynikającymi z karty nauczyciela, czy też z prawa oświatowego. Czyli na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, w nazwie konta służbowej poczty elektronicznej służącej do celów kontaktowych i informacyjnych oraz kształcenia na odległość, pracy zdalnej. I mamy wtedy rozwiązanie zamknięte na ewentualnie różne sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w przyszłości. Zatem pamiętając, że zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania, do czasu jej cofnięcia, no mamy fajną podstawę prawną, żeby ten adres poczty elektronicznej potem wykorzystywać. Pytanie czwarte. Czy można korzystać z mediów społecznościowych w ramach kształcenia na odległość? No rzeczywiście pamiętajmy o tym, że w paragrafie drugim rozporządzenia wyraźnie wskazano, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności. No i to jest wymieniona oczywiście zintegrowana platforma edukacyjna, udostępniona przez ministra na stronie e-podręczniki.pl, ale oczywiście są to też dodatkowe materiały, inne, czy to może być Centralna Komisja Egzaminacyjna, czy okręgowe, czy mogą być to zapewne inne placówki, może kuratoria też będą umieszczały jakieś swoje materiały. Tego nie wiemy, trudno powiedzieć, natomiast są to jakieś rozwiązania, które pewnie lada dzień ujrzą światło dzienne. Jeżeli chodzi o telewizję i radiofonię, no to reklamy pojawiają się w telewizji publicznej praktycznie w każdych wiadomościach, że takie bloki programowe specjalnie dla uczniów są emitowane w telewizji. Zatem jest też to pewne rozwiązanie, które dyrektor może wykorzystać. Mogą być to też inne wymienione w literze AC materiały wskazane przez nauczyciela. I tymi materiałami rzeczywiście mogą być te, które wskaże albo prześle nauczyciel bezpośrednio do uczniów. Zatem można byłoby wykorzystać, wydawać by się mogło, również media społecznościowe. Ale dlaczego jestem przeciwnikiem tych rozwiązań? O tym za chwilę. Tutaj kolejne jakby wskazówki wynikające z rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Może one są w chwili obecnej mniej istotne, znacie je Państwo doskonale, przecież zapoznaliście się z tym rozporządzeniem. Chciałbym wskazać, jakby wrócić znowu do tematu poczty elektronicznej w darmowych domenach. Rzeczywiście stanowczo odradzam, aby nauczyciele korzystali z darmowych skrzynek pocztowych w ramach kontaktu z uczniami. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby uregulować, usankcjonować takie rozwiązanie.
W przypadku kontroli, czy to kuratorium, czy organu prowadzącego, możemy spotkać się z zarzutem, że rzeczywiście wykorzystujemy, czy łamiemy przepisy ochrony danych osobowych, wykorzystując niedozwolone, niezgodne z prawem instrumenty, a tym samym możemy narazić się na kontrolę, na skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z tym na kontrolę. Także jak najbardziej, Szanowni Państwo, tylko nasze poczty, tylko nasza poczta elektroniczna w wykupionej domenie, w wykupionym serwerze, gdzie mamy pełny nadzór nad tymi danymi osobowymi, które są przetwarzane. Jeżeli chodzi o Skype'a, to jest rozwiązanie Skype dla firm, typowe rozwiązanie biznesowe, gdzie rzeczywiście wówczas zawiera się umowę powierzenia przetwarzania danych w postaci innego instrumentu prawnego, wskazanego bezpośrednio w regulaminach dostępnych pod tymi adresami. Zapewne ani Państwo nie przepiszecie, ani nie zamierzacie czytać, bo to jest dosyć duże, natomiast w internecie, szukając w przeglądarce, wpisując umowa powierzenia Skype, wyskakują właśnie właściwe regulaminy, z którymi można się zapoznać i wtedy w pełni, posiadając takie konto Skype dla firm, możemy korzystać w ramach placówki oświatowej. Pamiętając o tym jednocześnie, że osoby fizyczne mogą śmiało korzystać z rozwiązania darmowego Skype'a. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, aby uczniowie korzystali z tego Skype'a dostępnego powszechnie, czy to za pomocą telefonów komórkowych, czy też właśnie za pomocą komputerów. Także ta aplikacja jest wtedy dla nich, z ich punktu widzenia, darmowa. I tutaj jakby nie ma, Szanowni Państwo, problemu. Co innego oczywiście w momencie, kiedy będziemy próbowali ich dołączyć do grupy. W tym momencie, jeżeli dysponujemy adresami mailowymi, to jak najbardziej możemy wysyłać im zaproszenie do przyłączenia się do tej grupy na Skype'ie, którą sobie nauczyciel czy szkoła utworzy. I wtedy mamy już przesłankę legalności przetwarzania danych w postaci zgody na przetwarzanie danych w postaci adresu mailowego. Zatem rozwiązanie to już będzie komplementarne. Czyli mamy zgodę na adres mailowy, za pomocą adresu mailowego zapraszamy użytkowników do naszej grupy na Skype'ie i możemy w ten sposób właśnie naszego Skype'a wykorzystać. Natomiast kolejnym rozwiązaniem, które gdzieś tam czasami słyszę, że bywa rozpatrywane jako możliwe do zastosowania, jest WhatsApp. Rozwiązanie, można powiedzieć, facebookowe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o WhatsAppa, to wyraźnie jest wskazane, że musi być zawarta umowa powierzenia. Nie ma żadnego regulaminu, który pozwalałby na wykorzystanie danych, na wykorzystanie regulaminu jako innego instrumentu prawnego stanowiącego czy zadośćuczyniącemu artykułowi 28. Ale to rozwiązanie bardzo często jest stosowane między uczniami samymi sobie. Może trochę mniej aniżeli Messenger, ale rzeczywiście WhatsApp też jest wykorzystywany. Także to, co robią uczniowie między sobą, to zupełnie inna rzecz, to jest ich sprawa. Natomiast my musimy zapewnić pełną legalność używania tej aplikacji. Dlatego WhatsAppa stanowczo Państwu odradzam. Podobnie jak Facebook. No, Facebook w sytuacji, kiedy mamy wyrok TSUE wskazujący na to, że Facebook jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych na fanpage'u, to w tym wypadku, jeżeli stworzymy sobie jakąś grupę na Facebooku i będziemy w tej grupie przesyłać sobie informacje, czy umieszczać je na stronie, na tym naszym fanpage'u, a uczniowie będą z niej korzystać, no to mamy sytuację, w której Facebook staje się współadministratorem. I wydaje mi się, że tutaj znowu będzie zbyt daleko idącym uproszczeniem stwierdzenie, że w regulaminie Facebooka wpisano możliwość pracy zdalnej, czy też kształcenia na odległość. O ile sama zasada fanpage'ów służą zupełnie innym celom, to kształcenie na odległość rzeczywiście na pewno wymagałoby zawarcia oddzielnej umowy powierzenia. Dlatego te rozwiązania, czy to będzie Facebook, czy to będzie Messenger, naprawdę Państwu odradzam, albo zalecam dosyć szybkie uregulowanie tych form prawnych. Natomiast no, nie wierzę w to, że wysyłając maila na adres kontaktowy Facebooka otrzymamy od razu wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, bądź też wysyłając nasz, przygotowany przez nas wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, Zuckerberg nam odpisze, odeśle podpisaną umowę. W to nie wierzę, te przepisy prawa są
dosyć skomplikowane. Pamiętajmy o tym, że tam jest też lokowanie produktów, jest ta też reklama. Także to współadministrowanie nie jest w żaden sposób unormowane w rozumieniu artykułu 26 RODO. No i ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Czy RODO chroni dane osobowe osób zakażonych koronawirusem? Stan zdrowia, czy informacje dotyczące stanu zdrowia, czy nawet świadczonych usług medycznych, to są szczególne kategorie danych, czyli po staremu mówiąc dane wrażliwe. I oczywiście jak każde inne dane osobowe podlegają ochronie. Nie ma przepisu prawa, ani w specustawie, ani w żadnym innym rozporządzeniu, które by wskazywało, że możemy publikować dane osobowe osób zakażonych koronawirusem. Zatem jak najbardziej osoby, które czują się zagrożone, na przykład przebywają w kwarantannie domowej i sąsiedzi widzą, że policja stoi pod oknami, a my z okien machamy, to tutaj tak naprawdę nie dochodzi do ujawnienia danych osobowych, ani do publicznego ujawnienia tych danych. Rzeczywiście sam fakt, że są to różne formy kontroli przestrzegania tej kwarantanny, jakby nie determinuje w żaden sposób tego przepisu określonego w artykule 9 ustęp 2. Są przesłanki, które pozwalają organom ścigania na przetwarzanie danych osobowych, wykonywania niektórych przepisów tej specustawy, a RODO wyraźnie wskazuje, że rzeczywiście jest to przesłanka legalności przetwarzania. Proszę zwrócić uwagę, akurat ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Wydaje mi się, że tutaj pandemia jest jak najbardziej takim transgranicznym zagrożeniem zdrowotnym. Zatem nikt nie publikuje tych danych osobowych, nigdzie żadnych wykazów nie będzie. Każdy pacjent ma prawo do prywatności, jeszcze wynikające całkowicie z innych przepisów prawa, czyli z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zatem nie musimy się obawiać, że nasze dane osobowe w przypadku, kiedy będziemy podejrzani o zakażenie albo będziemy zakażeni, gdzieś wyciekną. Chyba że mamy nasz przykład pacjenta zero. Nasz pacjent zero, którego Państwo na pewno wszyscy znacie z widzenia, bo z imienia nazwiska może niekoniecznie, pacjent zero sam transmitował, udzielał wywiadu przez właśnie, pewnie przez Messengera albo przez jakąś wideorozmowę portalom internetowym oraz jakiejś telewizji. Zatem sam na własną prośbę ujawnił swoje dane osobowe w postaci wizerunku. No, pacjent zero to zawsze pacjent zero. Mam dzisiaj też dobrą informację, że pacjent zero we Włoszech również wyzdrowiał, także pacjenci zero mają dużo szczęścia. I tutaj, jeżeli chodzi tak naprawdę o jego dane osobowe, no to sam podał je do publicznej wiadomości, a zatem nie podlegają one w związku z tym ochronie w tym zakresie, w kontekście, dla którego zostały ujawnione. No, w tym przypadku dalej mówimy o tym panu jako o pacjencie zero. I to jest, szanowni państwo, ostatnie pytanie, na które dzisiaj państwu przygotowałem. Oczywiście, jak zwykle pozostajemy do Państwa dyspozycji. W chwili obecnej nadal czekam na pytania, może Państwu jakieś się nasunęły, może czy to za pomocą czatu, czy za pomocą zestawu audio-wideo. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Jeżeli pytań nie będzie, to oczywiście proszę je kierować na nasz punkt kontaktowy bądź bezpośrednio na naszą infolinię. Nie widzę, żeby ktoś nawet zaczął zadawać pytanie, czyli nie widać w systemie, żeby ktoś wprowadzał pytanie. Jeżeli takowych pytań nie ma, albo zechcecie je Państwo przekazać mailowo, to oczywiście otrzymacie Państwo na nie odpowiedź. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję. Życzę spokoju, zdrowia i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.